Jak tam Kamil, gotowy do drogi? Myślę, że tak. No to dobrze, no już musisz się wyspać przed jutrem, bo o 5:30 się widzimy na Balicach. Mam bilety, także mam je od razu przekażę. Myślę, że nie powinno być żadnych problemów z wózkiem, no ale jakby były, no to po prostu trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Tam na miejscu w Lourdes to już w ogóle nie mamy się co przejmować, bo wszystko jest dostosowane do wózków, więc nawet w te wszystkie ładne, widokowe miejsca będziemy mogli wjechać i nagrać sobie ładne setki. Zresztą tam, gdzie będziecie z mamą mieszkać, w Akej, jest taki fajny taras, więc myślę, że tam sobie będziemy setki nagrywać. Tylko powiedz, ile naraz możemy wytrzymać, żeby nagrywać longiem, ile czasu? Myślę, że tak maksymalnie 3 godziny. No, no to myślę, że spokojnie. Zawsze jak będziesz chciał zrobić przerwę, to możemy zrobić przerwę, nie ma problemu. No, i to chyba wszystko wiemy. Pamiętaj, że jako szef ekipy musisz dbać o operatora, więc pilnuj go. Lourdes jest na pewno drugim z największych sanktuariów maryjnych. Drugie sanktuarium maryjne. Wyobraź sobie, że dzięki tym objawieniom od 157 lat co roku miliony przewija się przez Grotę Masabielską. Każdy chce dotknąć się skały Masabielskiej, jak gdyby dotykał się tych objawień. W pierwszy weekend maja kawalerowie maltańscy z całego świata zjeżdżają się ze swoimi podopiecznymi do Lourdes. To jest moment, kiedy zupełnie odrywamy się od tych bieżących rzeczy, które zostawiamy gdzieś sobie poza nami, tak? Czyli cały dom, całą pracę, wszystkie troski takie doczesne i przyjeżdżamy tutaj i spotykamy się z zupełnie innym wymiarem rzeczywistości. Wymiarem, który jest tak naprawdę wymiarem bardzo naturalnym, ponieważ cierpienie dotyczy bardzo, bardzo wielu osób i de facto w tak wymiarze pełnym życia człowieka dotyczy każdego. Nasi panowie chorzy, jak jest w pięknej modlitwie zakonu maltańskiego, w których widzimy Chrystusa, no muszą mieć to, co jest najlepsze dla nich. Czyli piękną opiekę, w wspaniałym miejscu, tutaj do Matki Bożej w Lourdes. To oni tu pielgrzymują, a my jesteśmy tylko w danym momencie ich rękami, ich nogami. Pomagamy tylko w tych sprawach technicznych, w których oni mieliby kłopoty. W pozostałych dziedzinach to my uczymy się od tych naszych podopiecznych, chorych czy niepełnosprawnych, miłości, wiary i szukając odpowiedzi, dlaczego tu jestem,
Myślę, że to jest ta wartość dodana. To jest to, co mnie tu przyciąga, to jest właśnie ta niesamowita formacja religijna, którą ja utrzymuję od panów chorych, podopiecznych, niepełnosprawnych tutaj w Lourdes. Jeśli chodzi o opiekunów, wolontariuszy, również wyszukujemy nie tylko członków Kawalerów Maltańskich, ale wolontariuszy, którzy chcą z nami współpracować, przyjechać tutaj i opiekować się niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni mają swoje miejsce, w którym przebywają i my w ramach dyżurów całodobowych opiekujemy się nimi całą dobę. After Lourdes, I learned that we need to love and take care of people. Nevertheless, even if they are people with disabilities, people with very bad diseases, very tough illnesses, but we have to approach them without this kind of invisible barrier that we put because of our structure in our mind. This is very important. Sono ritornato dopo un sacco di anni con l'ordine, lo vedo in modo a parte matura, vita matura e lo vedo in modo un po' tanto particolare. It's a moment of high spirituality, but also to enjoy the company of many friends and, more important, to serve all our friends, malades, in this occasion. This is not something you get to do every day in your daily life, in Milan, for instance, where I study. And I believe is a great, truly a blessing to be here. Jest to wielkie duchowe przeżycie, ale równocześnie jest to niesamowite spotkanie przez kilka dni, kiedy Lourdes jest objęte przez Maltańczyków z całej Europy. Każdy z nas, członków Związku Maltańskiego i również wolontariuszy, wkłada i stara się tutaj pomóc w maksymalny sposób, aby ta pielgrzymka przebiegła no bez najmniejszych problemów, no nie? No i wkładamy w to swój wysiłek. Ja osobiście od zawsze brałem udział w przygotowaniu grupy, która poruszała się z Krakowa, bądź samolotem, bądź wynajętym czarterem, bądź podróżowaliśmy wspólnie z grupą słowacką i czeską, wylatując z Ostrawy. Cieszę się bardzo, że przyjechałam. Myślę, że to było takie niesamowite przeżycie. Pod względem właściwie najbardziej duchowym, ale też takim międzyludzkim, dlatego że kontakt z osobami chorymi, w różny sposób niepełnosprawnymi, w bardzo dużym stopniu ubogaca innych, tych, którzy się nimi zajmują, opiekują, tych, którzy z nimi rozmawiają i przebywają na co dzień. To nie jest taka rzeczywistość, w której my się poruszamy na co dzień. Well, this is a special place that we've learned a lot about. We didn't know a lot about Lourdes until a short while ago when we accepted the invitation to come. So we've learned a lot about what makes this place special, and it's not only been helpful for Peyton, but for our whole family. Okay, so you're praying for help for Peyton? Yes, yes. Yeah, he has a very tough road ahead with his cancer,
and being here has been very kind of healing for everyone. Mary calls us all for some reason, and it's always amazing to see how why she has called me this time or why she's called the Malads, and she always leads us to her son, and it never ceases to be an amazing and wonderful experience, and it's just, I can't even put it in words. It's just, she loves us so much, and we can feel that here. Co do tej pory wywarło dla Pani największe wrażenie z całej pielgrzymki? Co to miejsce w ogóle jest bardzo urokliwe, ale tak naprawdę to ludzie. Ludzie na mnie robią wrażenie. Są przyjazni, pomocni i w ogóle to miejsce jest takie, które oddaje takiego ducha. Tak naprawdę jest no, fantastycznie. Nie umiem tego tak naprawdę określić. Myślę, że każdy powinien tu być, żeby to poczuć. No, była Pani wiele razy już tutaj na tej pielgrzymce. I czy była jakaś taka, była trochę jedna pielgrzymka, trochę szczególna, która zapadła Pani w pamięć z jakiegoś powodu? Owszem, dlatego że była Polka ze Szwajcarii, która do nas przyszła i opowiadała o cudzie, że została wyleczona. Miała, mówiła, daleko posuniętego Parkinsona i twierdziła, że kompletnie została wyleczona i to zostało, więc to pamiętam, bo to była jedyna osoba, którą poznałam, która nam mówiła o tym, że ona sama została tutaj uleczona. Ja tu przyjeżdżam od 7 lub 8 lat, już tych pobytów tutaj na maltańskiej pielgrzymce nie liczę. Trafiłam tutaj przez przypadek i zostałam, ale tak naprawdę każda z tych pielgrzymek jest inna, bo inne są osoby niepełnosprawne, inni są wolontariusze i za każdym razem jest zupełnie inaczej, wręcz zaskakująco. Każda pielgrzymka maltańska do Lourdes coroczna ma swój odmienny charakter. Nigdy nie jest tak samo. I to jest ta największa przygoda i ciekawość tego, co będzie. Pamiętam jednego kolegę podopiecznego, nie pamiętam jak się nazywał i w którym to było roku, ale jeździł na wózku i przemieszczał się bez wózka na własnych rękach. Właśnie miał tak rozbudowane mięśnie, że potrafił się na własnych rękach przemieścić. Nie wiedzieliśmy o tym na początku, a będąc na pikniku u sióstr, gdzie pojedziemy jutro, zobaczył piłkę ten chłopiec i powiedział, chodźcie, idziemy grać. No myśmy tak popatrzyli się na siebie, okej, ale jak będziemy grać? On zobaczył, że jesteśmy tacy trochę zmieszani, powiedział, nic się nie bójcie, ja będę bronił, a wy strzelacie. No i zszedł z wózka właśnie o własnych rękach i fenomenalnie na tych rękach się rzucał w lewo i w prawo, także myślę, że no, bronił lepiej od niektórych bramkarzy na świecie. Także to było fantastyczne przeżycie i wyczyniał niesamowite rzeczy. Całe to nasze pielgrzymowanie tutaj do Lourdes to jest część zarówno skupienia i modlitwy, jak i część poświęcona na to, żeby turystycznie zwiedzić samo sanktuarium, zwiedzić Lourdes oraz zwiedzić okolice. Zwiedzając te okolice natknęliśmy się tutaj na polską misję sióstr nazaretanek tutaj w Lourdes i kiedyś wspólnie z przyjacielem Władziem Wilkiem postanowiliśmy zrobić frajdę wszystkim tym, którzy z nami tutaj pielgrzymują. Znaleźliśmy się tutaj u sióstr nazaretanek w Lourdes na pikniku. Ten piknik od tamtego momentu, a było to 6 lub 7 lat temu, stał się taką integralną częścią. Po wszystkich zasadniczych uroczystościach, które już za nami, no nie, bo te główne uroczystości odbywają się w niedzielę, a tak naprawdę w sobotę i w niedzielę,
Tutaj jest poniedziałek, jest takim dniem relaksu, odpoczynku, dniem równocześnie takiego swobodnego świętowania i swobodnego przebywania z naszymi podopiecznymi. Doskonałe warunki, jakie tutaj panują na wzgórzu, które znajduje się nad sanktuarium Matki Boskiej w Lourdes. Jak widzisz, spełniają oczekiwania każdego, nawet najbardziej wybrednego uczestnika. Mam złamany kręgosłup, patologicznie połamanych mam 13 kręgów. No to może jeszcze powiem, no rak po prostu robi swoje. Jak zachorowałam, i to bardzo poważnie, moja choroba się tak, no bardzo źle. Mam ciężką chorobę, przyjechałam już w innej, w swojej intencji wykąpać się w cudownej wodzie, pomodlić się przed grotą, wzięłam udział w polskiej mszy. Przeżyłam to zupełnie inaczej, ja tego, co wspominam, a już byłem, prawdę mówiąc, moje dni chyba policzone, natomiast powiedziałam sobie wtedy przed w cudownej wodzie, jak przed kąpielą, że jak będę miała siły, przyjadę za rok, a na pewno będę żyć, to przyjadę podziękować i dlatego jestem po raz drugi tutaj. Jest to szansa dla nas bycia razem z podopiecznymi, a podopiecznym bycia razem z nami, gdzie my często w naszym życiu codziennym tego nie mamy. I różne zarzuty też padają pod adresem opiekunów, czyli organizatorów pielgrzymek, a bierzecie osoby często z różnych domów pomocy, gdzie no, żyją w świecie swoim, to nie da się ukryć. Na 3-4 dni robicie im tu sielankę z życia. Przez te kilka dni. No niemniej jednak potem, jak i te osoby wracają, my się z nimi spotykamy na różnych spotkaniach w ciągu roku. Czy w słynnej naszej Borówce, jak my nazywamy, w Borowej Wsi w olbrzymim ośrodku Caritasu Archidiecezji Krakowskiej, czy gdzieś w innych ośrodkach, to te osoby przyjaźnią się z nami. Widać, że to są przyjaciele. I ten pobyt w Lourdes to sprawia. No, więc mówię, to jest też i dla nas wyzwanie, żeby pamiętać o podopiecznych potem po powrocie. To są medale dla pielgrzymów. One of my sons is here with us now, and especially for young people, this place is something very important and something that gives you an impulse for your life, and it can it's like with a pool billiard. This is like the energy that goes, that takes the ball of your life. It's really international. That's what makes it Lourdes living, that it's so international. No? There are no frontiers. We are all together. We are all, especially also in the Order of Malta. There's no enemies, nothing, you know, and that's fantastic in Lourdes. Well, today I looked after a handicapped man who is very nice. He's called Michael, and we don't have one person we look after all the time. So we change, so we get to know several of them, and we have good contact, and they give us at least as much energy as we give to them. Chorzy po prostu czują, że powinni przyjechać do Lourdes, tutaj przez ręce Matki Bożej Panu Bogu ofiarować zarówno swoje dolegliwości, jak i swoją nadzieję. Nadzieję na co? Czasem się zdarza, że ktoś zostanie uzdrowiony, ale przede wszystkim nadzieję na to, co dla nich jest najważniejsze, że ich choroba nie jest marnowaniem życia. Żeby wstać z tego wózka. Tylko to.
Przyjechaliśmy z nadzieją o uzdrowienie syna, żeby mógł wrócić do normalnego życia, jak było przed chorobą. Kamil cierpi na epilepsję, ale 3 lata temu zachorował na zapalenie opon mózgowych i mózgu. I od tamtej pory ma bardzo dużo ataków, przez to jeździ na wózku. I na razie dla niego nie ma lekarstwa. Nie działa żadne lekarstwo na niego. Przez to ma bardzo dużo ataków, od 30 do 40 na dobę. I przez to przyjeżdżamy tu, bo to jest ostatnia nasza nadzieja. Pierwszą i podstawową rzeczą jest troska o chorych, o to, żeby im pomóc. Ale równocześnie to właśnie troska o chorych będzie się przede wszystkim wyrażać w czym? W pogłębianiu wiary. To najcenniej, czym możemy się przede wszystkim podzielić z chorymi, to naszą wiarą. Dlaczego? Bo bez wiary człowiek traci sens życia. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie mają po co żyć. Jeżeli zdrowi, którzy nie wierzą w Boga, już mają trudności ze znalezieniem po co żyć, no to tym bardziej chorzy, którym czasem może się wydawać, że samo ich istnienie jest wielką pomyłką Pana Boga. I teraz właśnie, prawda, jeżeli przywozimy ich tutaj, żeby ożywić ich wiarę, nadzieję, miłość, to równocześnie nadaje im sens życia. Pielgrzymka maltańska do Lourdes trwa i będzie trwała, ja śmierć wiedzieć, przez następne wieki. Bo to jest potrzeba przede wszystkim Maltańczyków, bo ja śmiem twierdzić, że Maltańczycy więcej zyskują od tego, co dają podopiecznym, a jakaś część też jest radości również i dla podopiecznych, którzy ja myślę, że też widzą, że nam również dużo dają od siebie. O. Bo wbrew pozorom być może więcej dobra wynika z takiej pielgrzymki dla osoby dającej, w sensie mogącej komuś pomóc, czy pomóc kogoś nakarmić, czy pomóc kogoś na wózku, czy pomóc rozmową, bo to też jest bardzo cenne, wy zdecydowanie więcej nam dacie.